Zajmowanie parkingu przez funkcjonariuszy policji, którzy przyjechali do pracy, parking petentów, ustawiony samochód, który był na tych dwóch polach, które zgłaszaliśmy. Dzień dobry. Panie Szczepanie, tak jak już czterokrotnie w trakcie rozmowy z panem przekazywałam, ustaliliśmy formę kontaktowania się, prawda? Z kim pani ustalała? Więc A z kim pani to ustalała? Z panem, panie Szczepanie, rozmawialiśmy, że jeżeli pan ma pytania, to bardzo proszę wysłać do mnie bądź do komendanta w formie mailowej, dobrze? Odnośnie parkowania samochodów, no ja też w tym momencie panu nie udzielę takiej informacji, gdyż muszę oczywiście ustalić, czy postępowania są prowadzone. Bardzo proszę w formie mailowej zwrócić się z takim zapytaniem, a na pewno odpowiedź udzielimy. Pani rzecznik, ja już się naprawdę staram być kulturalny. Takiej, wie pani, bardzo kulturalnym człowiekiem się staram w stosunku być do pani, ale pomalutku się przestaje, tak chyba będę. I tutaj kwestia jest jednej rzeczy. Już staram się, żeby to było interwencja z wczoraj, wie pani. Pani jest rzecznikiem. Ale pan zgłosił interwencję wczoraj? No proszę panią, no byliśmy z funkcjonariuszem. Mamy nagrane, jak funkcjonariusze policji zajęli cały parking od numeru 1 do 25, dobrze, ale gdzie to jest dla petenta. No. Tak, tak, zgłosiliśmy, zgłosiliśmy, tak, jak to się nazywał? Naczelnik Wydziału Sztabu. Naczelnik Wydziału Sztabu. Sam był z nami na zewnątrz, był przy nagraniu. Pokazaliśmy mu znak, którego funkcjonariusze nie rozumieją. Pokazaliśmy mu samochody, nagraliśmy te samochody wszystkie. Nagraliśmy również radiowóz, który stał nieprawidłowo na kopercie. Za co, wie pani, normalnie na ulicy są za to bardzo wysokie mandaty. Panie Szczepanie, dobrze, no ja w takim razie muszę ustalić, dobrze, i dam panu znać, dobrze? Ale niech mi pani powie, czy takie bieżące rzeczy oni pani zgłaszają? Jak to wygląda komunikacja? Bo też bym się chciał dowiedzieć, jeżeli są jakieś niedociągnięcia, tak? I może ktoś... Wie pan co, nie informują mnie o wszystkich wykroczeniach bądź przestępstwach, które są zgłaszane i prowadzone. Aha, którzy policjanci, którzy się dopuszczają, nie informują. Dobrze. Jeżeli proszę mi odpowiedzieć, czy pan wczoraj zgłosił oficjalnie popełnienie wykroczenia? Szanowna pani, 45 minut dzwoniliśmy. Byliśmy tam nawet w środku. 45 minut mamy udokumentowanego materiału, jak pan Paweł dzwoni, wzywa policję. No wie pani, no, byliśmy na komendzie policji i o dziwo wzywaliśmy policję i 45 minut to zajmuje. Po 45 minutach zszedł pan, który już wcześniej wymieniłem, wskazaliśmy mu cały parking, nawet znak pokazaliśmy mu, nawet jest nagrane, że zrozumiał, co na nim pisze, tak? Dobrze, panie Szczepanie, no to wszystko wiem, w związku z tym ja ustalę sobie, dobrze? I oczywiście dam panu znać, dobrze? Kiedy mogę liczyć po prostu? Żeby nie być, wie pani, żeby pani mnie nie odbierała jako osoby złośliwej. Ja rozumiem, rozumiem, panie Szczepanie. Ja też muszę tutaj się przygotować, poustalać. Ale na urlop pani nie pójdzie, tak na tydzień nie. Proszę nie, pana... Nie planuje pani urlopu? Proszę pana, to czy ja mam urlop, czy nie, to no, tutaj nie będę panu przekazywać. No nie, bo chciałbym... Ani moim przełożonym, żebym takie informacje panu przekazywała, dobrze? Może kiedyś będę. Tak jak powiedziałam, panie Szczepanie, tak jak powiedziałam, będę do pana dzwonić i pana poinformuję, kiedy, dobrze? Kiedy mogę zadzwonić, niech mi pani powie. Ja bardzo chętnie, żeby panią nie strofować, czy to jest poniedziałek, wtorek, jak pani sobie, ile pani potrzebuje czasu na to. Czy są postępowania w stosunku do tych funkcjonariuszy? Wie pani, o co mi chodzi? Bo tam przyszedł petent i przyszła petentka i musieli tam zapierniczać, ja tak powiem, z góry na nóżkach, bo parking był cały dla petentów zajęty przez samochody funkcjonariuszy policji. A tam... Ale skąd pan wie, że te samochody, które tutaj parkują, są, należą do funkcjonariuszy policji? A bo wie pani, co mieliśmy tam człowieka od samego rana, który to bardzo pięknie nagrywał po prostu. I wiemy, że to są funkcjonariusze policji, no. Panie Szczepanie, ten parking znajduje się przy komendzie policji i też tutaj policjanci parkują swoje samochody.
Proszę panią, jak najbardziej, ja panią rozumiem, ale jeżeli jest znak i dla petentów, tak, pisze. Tak, również dla petentów, Tam nie prawda? Jeżeli pisze. pisze również, tam nie pisze również, ze zrozumieniem. I jeszcze jedną rzecz chciałbym mieć odpowiedź, jak już tak pani się będzie przygotowywała, to może być dzień później nawet. Kwestia jest tej karteczki na dole, która przymusza do dezynfekcji rąk. Ja bym pani, wychodząc z pracy, przeczytała tą Tam karteczkę. jest pytanie, tam nie jest napisane, że przed wejściem należy Obo obligatoryjnie dezynfekować. To jest obowiązkowo tam pisze. prestacja każdego. Jeżeli ktoś ma ochotę zdezynfekować ręce, to ma taką możliwość u nas na komendzie. A wie pan, jak to jest po okresie covidowym, że jeszcze bardzo dużo ludzi, prawda, taką czynność wykonuje. Więc Proszę nie panią. tylko u nas takie urządzenie jest postawione, ale jak pan pewnie chodzi po innych instytucjach, to również pan zauważa takie urządzenia stojące, Wie prawda, panie państwo, Szczepanie? tak, ja te urządzenia, wie pani, oglądam, wiem do czego one służą. W żadnym urzędzie nie traktują obywateli jak Wiele idiotów, osób, jak panie Szczepanie, idiotów. przyjeżdża do nas również autobusem i wiem, że taką dezynfekcję chcą wykonać po wyjściu z autobusu. Wchodząc do nas i miałam również informacje od wielu osób, że się cieszyły, że takie urządzenie tutaj jest, bo mogły zdezynfekować ręce. Jest naprawdę, panie Szczepanie, ja nie A rozumiem w pana, do czego pan jaki tutaj teraz sposób, się czepia, bo pan się czepia w związku z a tym. w jaki sposób pisano? A Do pani dzwoniono. interpretacja jest dowolna i nie ma obowiązku. I my nie wskazujemy, że jest to obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem na teren komendy, panie Szczepanie. Ale tam pisze obowiązek na tej kartce. Tam pisze Tak, obowiązek. tak jak powiedziałam, każdy to sobie interpretuje według Wie siebie. pani co? To ja. Czy ja mogę kogoś nazwać idiotą i zinterpretować sobie to inaczej, że to jest na przykład, że go kocham, czy nie? Jak to jest? Panie Szczepanie, ja nie będę z panem tutaj To niech mi rozmawiać pani na ten temat, wytłumaczy. dobrze? Wie pani co, Ja ale ja sobie tutaj tutaj tylko z wiki, ja wyjaśniłam. sobie tutaj z Wikipedii spisałem, wie pani, znaczenie No to słowa dobrze, ale. obowiązek. Jakby pani sprawdziła? Dobrze, bardzo bym panią prosił. Więc No. proszę przyjąć, że urządzenie to zostało również postawione w czasach pandemii, prawda? A jest, ale to dalej obowiązuje, tak czy nie? Tak jak panu powiedziałam, interpretacja należy już teraz do osób, które tutaj przychodzą. I proszę mi wierzyć, Decyzja, jest bardzo wiele osób proszę panią, strasznej woli. decyzja należy do osób. Decyzja, jak najbardziej, ale nie interpretacja. Jeżeli pisze obowiązkowo, pani naprawdę, wie pani co, no, znaczenie słowa jest bardzo ważną, żeby rozumieć, co słowo znaczy, bo wie pani, ktoś powie strzelać, a pani się popołoży. No i no, wie pani co, no, no, są pewne znaczenia słowa. Ja Panie zacytuję. Szczepanie, No. ja przepraszam bardzo, wejdę panu w słowo. Proszę wybaczyć, ale jeżeli pan ma wątpliwości, proszę to również zawrzeć w pana piśmie, które pan wyśle do nas mailowo. Ale ja nie Również wyślę, ja wiele osób pytam panią. mnie, przepraszam bardzo, ale mam też swoje czynności służbowe, dobrze, do których chciałabym wrócić, Dlaczego dobrze? pani wczoraj nie odbierała telefonu od Pawła Dankiewicza? Aby. Proszę pana, nie byłam obecna u siebie w pokoju, miałam Kłamie inne pani. czynności. Mam telefon komórkowy służbowy, który zawsze mam przy sobie. Kłamie pani, bo mamy nagrane, jak osoba przychodzi, powołuje się na pani imię, nazwisko i pani po prostu z recepcji mówi, że jest pani. Mamy to nagrane. Dlaczego pani Znaczy, kłamie? ja byłam, oczywiście, ja byłam wszyscy, panie No ale Szczepanie, tylko powiedziała, tak że jak była. mówię, Jest. no nie byłam w tym momencie u siebie w pokoju. No przecież Przecież ta się pojawiłam pani. w komendzie i mam przy sobie telefon służbowy komórkowy, który zabieram w momencie, kiedy wychodzę z pomieszczenia. To ja nawet słowa powiem pani, jakie prześlę. Panie Szczepanie, ja nie muszę się tutaj panu tłumaczyć, gdzie ja chodzi, mam Będzie po się prostu pani wszystko. tłumaczyła, będzie się pani tłumaczyła jak Dobrze. najbardziej, bo od Panie tego Szczepanie, ja bardzo pani rola tam. przepraszam, ale muszę Kolega ma zadać jeszcze pytanie. komórkowy, bo mam tutaj mnóstwo nieodebranych teraz połączeń na telefon komórkowy. Muszę oddzwonić, bo obiecałam pani z jednej redakcji, że da mi znać przed A godziną ktoś jest, 15, dobrze? ktoś jest, Żebym a mogła ktoś. podać informacje w wiadomości. Bardzo przepraszam, panie Jeszcze Szczepanie, kolega ale ma żadnych pytanie. spraw Pani dla mnie ważnych, rzecznik, dobrze? pani rzecznik Paweł Dankiewicz. Słyszy pani? Halo? No słucham pana, tylko Proszę tak jak panią, powiedziałam, muszę dołączyć do obowiązków jeżeli pani nie było w służbowych. pokoju, kto korzystał z pani tego telefonu, kiedy my dzwoniliśmy? Kto tam był u pani w pokoju?
Ale proszę pana, ja nie mam obowiązku tłumaczyć się, kto tutaj również przebywa. W Bo weryfikujemy, czy pani kłamie, czy pani w ogóle zasługuje na to, żeby być policjantem. Proszę powiedzieć, kto by u pani w pokoju korzystał z pani telefonu. Ja nie będę tutaj panu na to pytanie odpowiadać. Tak Dobrze. Jak powiedziałam, mam również telefon komórkowy służbowy, Dobrze. Który jest cały czas ze mną. Panowie, nie dzwoniliście na komórkę. Dobrze, proszę panią. Dlatego nie odebrałam tego połączenia. I ja tutaj nie będę się tłumaczyć przed panami. Będzie ja pani, będzie. Będzie, ale nie wie pani uwierzyć, że będzie pani się tłumaczyła, bo pani pracuje publicznie i pani będzie mówiła to, co my pytamy. No, pani będzie odpowiadała. Sposób zakończyć z panem rozmowę, włączając się, więc proszę mnie tego nie zmuszać. Proszę uszanować mój czas również, że zobowiązałam się udzielić pani z redakcji jednej informacji przed wiadomościami o 15, bo chcę podać informację, więc przepraszam najmocniej, ale kończę, bo chcę Dobrze. Jej to podać. Czyli wczorajszy nasz czas, 45 minut, gdzie dzwoniliśmy do pani, pani podnosiła słuchawkę lub ktoś w pani pokoju i odkładał ją z powrotem, to jest nieważny czas. Pani ale czas jest ważny, to tak? Ja tego nie potwierdzam, panie Szczepanie, że tak było. Bardzo przepraszam. Dlatego nagrywamy, żeby kłamczuchy, cygany i oszusty nas nie zwodziły. Dlatego nagrywamy materiał, proszę panią, który można później przeanalizować. Wie pani, policja analizuje i robi zarzuty. Słyszała pani takie coś, nie? Dobrze. Do widzenia, panie Szczepanie. Miłego dnia, panie życzymy. Pani rzecznik, jeszcze jedno pytanko. Jest pani? Nie ma pani. Kłamie? Kłamie.